Tekst manny na 23 stycznia. Każdy tedy, jakim jest powołany, bracia, taki mniech zostanie przed Bogiem. 1 Korentów rozdział 7 Werset 24 Komentarz parauzyjny. Czasami wydaje się, że obowiązki stoją ze sobą w sprzeczności, lecz w istocie tak nie jest. Pierwszym obowiązkiem chrześcijanina jest pełne uznawanie swego Stwórcy i Pana we wszystkich sprawach życia. Jego następny obowiązek, jeśli jest on mężem i ojcem, odnosi się do żony i dzieci, a jeśli ona jest żoną i matką, do męża i dzieci. Zgodnie z boskim postanowieniem umowa małżeńska jest pierwszym długiem hipotecznym obciążającym czas każdego męża i każdej żony. Wymagania tego długu muszą zostać w rozsądny sposób spełnione, zanim będziemy mieli prawo cokolwiek uczynić dla kogoś innego. Reprint numer 2488 Komentarz Epifaniczny Duchem tego wieku jest niepokój. Prawie każdy szuka jakiejś zmiany w życiu. Zadowolenie powinno w takim stopniu cechować charakter chrześcijanina wśród panującego niezadowolenia, by czynić go zadowolonym z tego, gdzie jest i co posiada. W tym stanie powinien pozostawać, dopóki Pan nie wskaże potrzeby zmiany. Wiara w Boga zapewni takiego ducha. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Pierwszy Korentów rozdział siódmy, werset dwudziesty. Każdy w tem powołaniu, w którym powołany jest, niech zostaje. Ewangelia Łukasza, rozdział trzeci, wersety od dwunastego do czternastego. Przyszli też i celnicy, aby byli chrzczeni, i rzekli do niego: Nauczycielu, a my cóż czynić będziemy? A on rzekł do nich, Nic więcej nie wyciągajcie nad to, co wam postanowiono. Pytali go też i żołnierze, mówiąc, A my cóż czynić będziemy? I rzekł do nich, Nikomu gwałtu nie czyńcie, i nikogo nie potwarzajcie, a przestawajcie na żołdzie waszym. Efezów rozdział szósty, wersety od piątego do ósmego. Słudzy. Posłuszni bądźcie panom według ciała, z bojaźnią i ze drżeniem w prostości serca waszego, jako Chrystusowi, nie na oko służąc, jako ci, którzy się ludziom podobać chcą, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc z duszy wolę Bożą, z dobrą wolą służąc jako panu a nie ludziom, wiedząc, iż każdy, co by uczynił dobrego, za to odniesie nagrodę od Pana, choć niewolnik, choć wolny. Pierwsza Mojżeszowa rozdział drugi werset piętnasty. Wziął tedy Pan Bóg człowieka i postawił go w sadzie Eden, aby go sprawował i aby go strzegł. Przy powieści Salomonowe rozdział dziesiąty wersety czwarty i piąty. Do nędzy przywodzi ręka zdradliwa, ale ręka pracowita ubogaca. Kto zbiera w lecie, jest syn roztropny, kto dosypia weżniwa, jest syn pochanibienia. Rozdział 12 wersety 11 i 24. Kto sprawuje ziemię swoje, chlebem nasycony bywa, ale kto naśladuje próżnujących, głupi jest. Ręka pracowitych będzie panowała ale zdradliwa będzie dań dawała. Rozdział trzynasty wersety czwarty i jedenasty Dusza leniwego żąda, a nic nie ma, ale dusza pracowitych zbogaci się. Bogactwa źle nabyte umniejszą się, ale kto jest zgromadza ręką swą, przyczynia ich. Rozdział czternasty werset dwudziesty trzeci W każdej pracy bywa pożytek, ale gołe słowo warg tylko do nędzy służy. Rozdział 20 werset 13. Nie kochaj się w spaniu, byś snać nie zubożał. Otwórz oczy swoje, a nasycisz się chlebem. Rozdział 22 werset 29. Widział, żeś męża rączego w sprawach swoich? takowyć przed królami staje, a nie staje przed podłymi. Rozdział 31 werset 27. Dogląda rządu w domu swym, a chleba próżnując nie je. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 9 werset 10. Wszystko, co przedsięweźmie ręka Twoja do czynienia, czyń według możności Twojej, albowiem nie masz żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności. Ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz. Rozdział jedenasty werset szósty. Poranu siej nasienie Twoje, a w wieczór nie dawaj odpoczynku ręce twojej, gdyż ty nie wiesz, co jest lepszego, to li, czy owo, czyli też oboje jednak o dobre. Rzymian rozdział dwunasty werset jedenasty. W pracy nie leniwi, Duchem pałający, Panu służący. Jefezów rozdział czwarty werset dwudziesty ósmy, kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, robiąc rękoma, co jest dobrego, aby miał skąd udzielać potrzebującemu. Pierwszy Tesaloniczan rozdział czwarty wersety jedenasty i dwunasty, i pilnie się starali, abyście spokojnymi byli i rzeczy swoich pilnowali. I pracowali własnymi rękami swymi, jakośmy wam przykazali, abyście uczciwie chodzili przed obcymi, a w niczem abyście nie mieli niedostatku. Drugi Tesaloniczany rozdział 3 wersety od 10 do 12 Albowiem gdyśmy byli u was, tośmy wam rozkazali, że jeśli kto nie chce robić, niechajże też nie je. Bo słyszymy. Iż niektórzy między wami nieporządnie chodzą, nic nie robiąc, ale się niepotrzebnymi rzeczami bawiąc. Przetoż takowym rozkazujemy i napominamy ich przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby w pokoju robiąc swój własny chleb jedli. Pieśni 4, 134, 208, 307, 277. 267-275 Wiersze Brzasku. 288. Moja służba. Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint numer 5498. Pytania, co uczyniłem, uczyniłam w tym tygodniu, by pozostać w swoim powołaniu, co mi w tym pomagało lub przeszkadzało co z tego wynikło. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.